podzielili nasze osiedle ulicami. Nie wiem, proszę zastanówmy się na następnym spotkaniu na komisji, jak to możemy zrobić sprawnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodząc do uchwały, proponuję niewyrażenie opinii w związku z tym, że widać, dyskusja jest burzliwa, jest dużo kwestii, które należałoby omówić. Proponuję niewyrażenie opinii. Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, przyjmuję, że przejdziemy do procedowania na komisji. Proponowana data komisji to jest 12 grudnia, godzina 17. Pytanie, czy wszystkim Państwu ten termin odpowiada? Proszę sobie zapisać, 12 grudnia, wtedy mamy salę konferencyjną, więc nie będzie problemu z tym, żeby każdy z mieszkańców wziął udział, jeżeli będzie chciał, tak? 17, tak. 12 grudnia na sali konferencyjnej, ze względu na to, że na pewno liczba mieszkańców będzie dużo. W związku z tym nie procedujemy w tej chwili tej uchwały, tak? Rozumiem, że nie mamy sprzeciwu. Więc punkt drugi uważam za zamknięty. Czy w wolnych wnioskach ktoś chciałby? W wolnych wnioskach? Ja jeszcze w tym temacie. Prosiłabym, żeby na to spotkanie 12 grudnia był komputer i rzutnik uruchomiony, gdzie będziemy mogli wyświetlać dokument, nad którym będziemy pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Pan też chciał w tym punkcie jeszcze zabrać głos w wolnych wnioskach? To znaczy tak, jeżeli mogę, ja tylko chciałem powiedzieć, próbowaliśmy wywieszać plakaty na temat prawa... Do mikrofonu proszę, jeżeli chciałbym coś przekazać. Ja tylko jeszcze jednym zdaniem chciałem się odnieść. Próbowaliśmy wywieszać plakaty, że będzie właśnie wybory do Rady Osiedla i te plakaty były po 10 minutach zrywane przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej, jako że nie były to plakaty spółdzielni mieszkaniowej. Tu tylko się odniosę właśnie, jak spółdzielnia mieszkaniowa pragnie, żebyśmy wszyscy wspólnie razem działali. I to wielka gospodyni domu powiedziała, że ma, prawda, przykaz taki, że musi zrywać wszystko, co nie jest spółdzielni. Mimo że to było sygnowane przez przewodniczącego, prawda, tutaj w dzielnicy Targówek, pana Miszewskiego, i to był urzędowy plakat taki wydrukowany z internetu. Dziękuję. Dobrze, pani radna z Winter chciała się odnieść jeszcze. Na zakończenie chciałam panu powiedzieć, że jest to bzdura i nieprawda. Po prostu takie rzeczy nie mogły mieć miejsca. Proszę pana, ja pracuję w spółdzielni. Pan doskonale wie. Osobiście rozdawałam dozorcom, żeby wywieszali te plakaty. Jest to pomówienie przez pana. Ja chciałabym poznać tą panią dozorczynię, która powiedziała, że spółdzielnia kazała panu zrywać. Szanowni Państwo, między sobą już spróbować ustalić, tak, który plakat został zerwany i w którym miejscu. Ja oczywiście proszę też Biuro Rady o to, żeby przekazać informację o tym, że jest komisja, wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Sama również będę informować tych mieszkańców. Czy jeszcze ktoś? Pan Mariusz Bielecki, proszę. Tutaj pani przewodnicząca, żeby troszeczkę załagodzić sytuację, wykorzystać zaangażowanie mieszkańców. Zapraszam na 30 listopada na godzinę 18 w Urzędzie Dzielnicy Targówek, sala konferencyjna. Rozpoczynamy budżet partycypacyjny 2019 i zapraszamy mieszkańców. Będą mogli usłyszeć, jakie ma plany dzielnica. Pan burmistrz będzie opowiadał. Poznacie Państwo członków zespołu do spraw budżetu i od 1 grudnia składanie wniosków do 22 stycznia 2018 roku. I tutaj też po prostu trzeba wykorzystać też mieszkańców zaangażowanie. Może na tej targie znajdą się jeszcze jacyś liderzy i będą chcieli tą radę utworzyć w normalny sposób. I także zapraszam. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie. Dziękuję. Dziękuję.